A siódemka jakby nie miała lekko w swoim życiu, bo już żeśmy na samym początku ten pył, który krąży, czy ten opiłek, to wszystko to, co jest to wychuśtane w środku, to spowoduje to, że to za chwilę będzie z powrotem do zrobienia. Tak jak... Jest dosyć wytrzymała, bo nawet i te skrzynie robiliśmy do motorsportu. Podnosiliśmy ciśnienia w sterowniku, okładzina mocniejsza w konwerterze i też te skrzynie idą do motorsportu, więc... I w momencie, jak się ten czpień wybije w korpusie aluminiowym, a mówię, a w tej mniejszej skrzyni ta ścianka. Lecimy z kolejnym materiałem. W dzisiejszym odcinku bierzemy skrzynię biegów i lecimy na lisie kąty zostawić im do naprawy, ale pan powiedział, że przy mnie rozbierze, więc zobaczymy, co tak naprawdę kryje się w środku po tym przebiegu. Więc wrzucimy sobie kamerkę na statyw i będziecie mogli zobaczyć, jak taki tiptronik w takim aucie, które nie miało łatwo w życiu, jak wygląda w środku, bo tutaj no, Dawid powiedział, że też chce mieć skrzynię ładnie ograną, żeby to służyło już jakiś dłuższy czas, a nie tylko no, na jakiś czas, że na sprzedaż w sensie. Mamy kupiony też już filterek oleju, ale to już w tej naprawie to jest najmniejszy aspekt tak naprawdę. Warunki pogodowe, no to kurde, troszeczkę zaczyna sypać śnieg, taki drobny, nie wiem czy to kamera będzie w stanie wyłapać, ale mi tu już aż obiektyw zasypało. Temperatura na plusie, więc takie warunki niezbyt ciekawe. Więc ja sprzęcik wziąłem, szybkie śniadanie i bierzemy, lecimy. Tylko niech się chwilę chociaż auto rozgrzeje. O, tu kolejna audyczka na skrzynie. Moi drodzy, tutaj kolejny odcineczek naszej A7, tym razem nie silnik, ma przerwa z remontem silnika, bo czekamy na części, bo dziwo, tam zawsze widzą jakieś o-ringi, nie o-ringi, które niestety trzeba poczekać, gdzieś ściągnąć z jakichś magazynów z Niemiec i w ogóle. Jesteśmy dzisiaj na lisich kątach, tutaj pan prowadzi też kanał automatyczny, jaki założył świeżo TikToka, więc zapraszam od razu na wstępie na jego społeczności. I dzisiaj nam pan pokaże, co tutaj się stało w skrzyni z naszej A6, z naszej A7, z tiptronikiem, bo widzieliście, że wysypywał błędy, skrzynia miała też takie problemy, że przy ruszaniu mocno szarpała, więc tutaj postanowiliśmy, że nie bawimy się w jakieś wymiany olei, bo tutaj właśnie zakupiłem filtr i był plan, że pierw zmienimy sam olej, tylko od razu z grubej rury naprawiamy wszystko, bo przy tych kosztach, co już są, to nie warto oszczędzać i warto to zrobić porządnie. Gdzie jesteśmy, to już wiecie, teraz przechodzimy do rozbiórki naszej skrzyni biegów. Troszeczkę by to mi zajęło, ale tutaj jest porządna ekipa i zostawiamy im tą skrzynię w ich rękach. I teraz pan Maciej jeszcze powie, co tutaj będzie mniej więcej rozebrane i co kto tutaj będzie robił. No witajcie. Zaczniemy na sam początek z Krzysiem. Tutaj rozbierzemy tą skrzynię biegów i co? Przejdziemy do analizy tych poszczególnych elementów, które są w środku i zobaczymy z czym tu do nas przyjechałeś. Czy to jest warte naprawy, czy weźmiemy łopatę. Czy będzie bolało. Na złą. Dokładnie. Jak nie, to od razu weźmiemy jakąś drugą skrzynię, tą zostawimy na części i każdy będzie zadowolony. No właśnie. Trochę jest tutaj skrzyń, żeby coś no. Zabrać ze sobą. No a więc super. Także co, bierzemy się za rozkręcanie i... Dokładnie, a wy to zobaczycie w przyspieszonym tempie. I teraz chłopacy wzięli się za demontaż misy olejowej, wylatuje właśnie teraz mechatronika. Jeżeli chodzi o to, że tak się sypie z tej skrzyni, bo dużo osób się pytało, to po prostu auto było pod plandeką i tam zrobiła się straszna wilgoć, więc to nie jest skrzynia po jakimś spaleniu czy coś, bo tam dużo osób to zarzucało. Demontowana jest właśnie górna część skrzyni, mechanizmy zębate, koła zębate, mechanizm różnicowy. No i tak naprawdę cała skrzynia jest już prawie że rozebrana. Dostają się do kosa sprzęgłowego. Macie kos sprzęgłowy aluminiowy na wierzchu. Tarczki, wszystko. Za chwilę zobaczycie, w jakim to wszystko było w stanie. I tutaj pan Maciej teraz krótko wam opowie o tym, co robi i pokaże wam, co właśnie zostało rozebrane już na ten moment. Tak, no już rozebraliśmy tą skrzynię biegów. No i co, zacznijmy od samego początku. No, A7 jakby nie miała lekko w swoim życiu, bo już żeśmy na samym początku przy wyjęciu samej różnicówki, to żeśmy już stwierdzili, że czpień, który trzyma cały ten mechanizm różnicowy, on już jest tu w środku luźny. To może od razu przejmę kamerkę. No. Jak pan będzie pokazywał, to też fajnie pokażemy widzom, co będą mogli zobaczyć troszeczkę takiej skrzyni od podstaw i z bliska. Bo to powiem wam, że jest ciekawy aspekt. Ja to na co dzień robię estroniki i tutaj właśnie przyjechałem do specjalistów odnośnie skrzyń biegów ze skrzynią taką jak tiptronik, bo dużo osób się pytało, Peter nie zrobi sam, no ale ja tiptronika nie robię, więc tutaj akurat polegam na zaufaniu. To jest nazwa potoczna, to generalnie jest skrzynia 8HP, czyli to jest skrzynia klasyczna hydrauliczna ZF-a,
To są generalnie dobre jednostki. To trzeba powiedzieć, że te skrzynie teraz nawet ostatnio robiłem, miała w BMC co prawda i to nie była ta wersja, ta mocniejsza, tylko ta słabsza 45, 8 HP tam 45, no to przejechała 380 km, 378 tysięcy na jednym oleju i padła. Poukręcały się, więc tak naprawdę to są dobre jednostki napędowe. No tyle, że żeby o nie po prostu dbać, żeby wymieniać oleje no na właśnie czas i robić. Tak. Bo czysto teoretycznie jeszcze tylko wspomnę, że to auto ma niby przebiegu 190 tysięcy na liczniku, ale patrząc po tym, jak naprawialiśmy silnik, no to niestety wątpię, żeby miał taki faktyczny przebieg, chyba że naprawdę ktoś go upalał i nic nie robił. O, tutaj to już jest ciekawy aspekt. No tu mamy filtr, to jest początek, tu mamy ten cały pył, ten szlam, opiłek metaliczny, który się przykleja. No i szczerze, czy to wygląda auto na 200 tysięcy? To może być 200 tysięcy, natomiast 200 tysięcy takiego butowania, takiego mocnego, no, mocnego butowania, nie? Filtr cały widać, że ten materiał filtracyjny, on jest cały aż pofalowany, przeciągnięty, ten filtr jest aż wybrzuszony, ponieważ no jeżeli filtr będzie zapchany, a pompa będzie chciała zastać, no to ona będzie się dusić i ona będzie wyciągać cały filtr w drugą stronę. Niestety, znaczy tak, na pewno jest to filtr, ale to jest oryginalny filtr. Czy to jest oryginalny pierwszy? Myślę, że tak. No, Audi nie markuje datą BMK ma, ale Audi nie ma daty produkcji. Obstawiam, że to tak wygląda, jakby to było oryginał mi się wydaje. Tutaj nikt nigdy nic nie robi. Mi się wydaje, że ktoś miał taką taktykę, żeby ten samochód wziąć, zajeździć i po prostu jak już auto się skończyło, czyli 5000 kontrolek na liczniku było, no to podejrzewam, że postanowili go rozbić i sprzedać, więc taka pewnie była historia tego samochodu. Tutaj też widzicie, że pomimo filtru, to akurat pan może też coś powiedzieć, skąd się biorą tutaj te opiłki, na tych przykładowo rurkach i w ogóle. Już magnesy po prostu nie odbierały. Na rurkach to ja dotknąłem w tej chwili, nie? Ale na czujnikach prędkości, no to jak opiłek krąży, no to jest magnes, więc to zawsze też będzie się kleiło. Tutaj na pozycjonerze też będzie zawsze się przyklejał. Tu jest pozycjoner, który pokazuje pozycję biegu. Usterka, która jest u Ciebie w samochodzie, tam pewnie pokażesz przebitkę, czy tam coś, jaka usterka była. Dokładnie. No to generalnie ta usterka pochodzi ze sterownika hydraulicznego, czyli sterownik hydrauliczny wybieranym jest na lewarku pozycja biegu, natomiast tu jest zawór, który jest odpowiedzialny za pozycję parkingową i w momencie, kiedy będzie pełna opiłka, to i małe i słabe ciśnienie, to te usterki będzie wywalała ta skrzynia biegu, więc tak naprawdę to wszystko się dzieje od sterownika. Natomiast nie możemy zrobić samego sterownika w tym wypadku, bo to jest syzyfowa robota. Zrobimy ten sterownik, naprawimy go, a nawet jakbyśmy wymienili olej, to ten pył, który krąży, czy ten opiłek, to wszystko to, co jest to wychuśtane w środku, to spowoduje to, że to za chwilę będzie z powrotem do zrobienia. Tak jak w sumie na starcie dzwoniłem do pana, zanim w ogóle wpadłem na pomysł, żeby to od razu robić z grubej rury, ten remont skrzyni, no to też pan mówił, żeby wziąć i spuścić olej, zobaczyć w jakim stanie on w ogóle jest. No to powiem wam, że wyglądał gorzej niż olej silnikowy. Olej silnikowy widzieliście, więc możecie sobie tylko wyobrazić. Mi się wydaje, że na poprzednich filmach pokazałem gdzieś tam, jak wyglądał olej ze skrzyni, to nie rozróżnilibyście, który był ze skrzyni, a który z silnika, z diesla. Skrzynia, to jeszcze powiem jedną rzecz, skrzynia chodzi na dwóch rodzajach olejów. Jeden jest w części hydraulicznej, czyli konwerter, tarczki, to wszystko chodzi na jednym oleju, a ten tył cały, czyli torsen, przełożenie napędu i mechanizm różnicowy chodzi na drugim oleju. I to też, jak ktoś na przykład robi wymianę oleju, to ja olej wymieniłem w skrzyni biegu. A co zrobiłeś? No zdjąłem miskę, nawet jeżeli statycznie, i wymieniłem fit i olej. A czy wymieniłeś ten w drugiej komorze olej? Nie, a tam się wymienia i wiesz, i też mieliśmy przypadki, że, bo tu jest druga pompa oleju, to jest ta część mechaniczna, która jest tutaj druga i tu mamy drugą pompę oleju, która pompuje olej przez jeden kanał do różnicówki. I teraz jeżeli będzie ten olej stary i zapiziały, to mieliśmy przypadki, że ten olej był nie do końca dobrze pompowany do tyłu i się zacierały łożyska takie centralne, zacierała się różnicówka i padały napędy i ona zaczynała huczeć, no nie? Ta różnicówka, to też już pan wspominał, że już luz ma, nie? No tu widzimy na tym czpieniu, że ten luz jest. Nie jest jeszcze jakiś tragiczny.
potrafi wybić ten korpus jeszcze bardziej, głębiej. I tak naprawdę z tym już nic nie idzie zrobić, bo różnicówka jest zaspawana i to nie jest element naprawialny, czyli wtedy trzeba cały napęd wymienić, czyli wałek ataku i wałek odbierający. Staramy się tego nie robić, ponieważ to po pierwsze jest trudne z dostaniem, po drugie worek pieniędzy kosztuje i najczęściej to się kończy na wymianie obudowy całej z różnicówką i wtedy robimy środek. Więc reasumując, jeżeli ktoś właśnie podniesie sobie bardzo dużo mocy do tych samochodów, gdzie on i tak już w serii ma 313 koni, no to potem właśnie starty jakieś tam od świateł i wyścigi kończą się takim właśnie oto luzem w skrzyni biegów. Mhm. Wpływa to na pewno na to poszerzanie się tego problemu. No co, rozmawialiśmy teraz odnośnie oleju. Dokładnie. Po co wymieniać ten olej i co on to tak naprawdę da, poza tym, że może by przedłużył żywotność, chociaż są teorie, że te skrzynie są dosyć wytrzymałe i wytrzymują dosyć dużo. Ci pokażę ten o-ring. To jest o-ring zdjęty tutaj z tłoka. Mhm. Czyli tu mamy o-ring założony i na nim pracuje tłok. Czyli pełni bardzo ważną funkcję. No tak, no uszczelnia jeden z koszy, który jest na zewnątrz, on go doszczelnia. I teraz zobaczcie, co się dzieje z o-ringiem. On jest, ja go tylko zdjąłem i go wymyłem troszeczkę. On jest, po pierwsze jest już kwadratowy, po drugie on jest skręcony. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy on był tak i ten tłok pracował, a ten materiał, on się już zrobił sztywny, no to on się kręci w jedną i w drugą stronę. Jak na przykład rozciągniemy tą gumę, no to ta guma jak flafor wraca, ona nie ma swojej elastyczności, to jest już złom, nie? I teraz, jeżeli nie wymieniamy oleju, to przy takim remoncie, przy naprawie takiej skrzyni biegów, ktoś mówi, to wymień mi tylko tarczki, które się zużyły i poskładaj i jak ona tam jakoś jeździła, to będzie jeździła. Czyli droga na skróty. Droga na skróty. I wtedy dzwonią, mówią, a ona tam podszarpuje, to weź coś popraw. Nie da się tego poprawić tak naprawdę, bo albo robimy zero-jedynkowo, czyli wymieniamy wszystkie uszczelnienia, doszczelniamy na panewkach, na tym wszystkim i wtedy mamy cały zakres szczelny, albo nie robimy w ogóle. No bo to potem jest efekt końcowy taki istotny. Tak jak mówiłem, ta skrzynia jest dosyć wytrzymała, bo nawet i te skrzynie robiliśmy do motorsportu. Podnosiliśmy ciśnienia w sterowniku, okładzina mocniejsza w konwerterze i też te skrzynie idą do motorsportu, więc to nie jest zła skrzynia, to jest uważam dobra skrzynia. Zresztą to można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik 75 8HP75, czyli ona jest już mocniejsza sama w sobie i to jest spoko. Natomiast no, po pierwsze chłodzenie dobre, po drugie regularne wymiany oleju. Myślę, że właśnie największym błędem jest to, że serwis w tych samochodach mówi, że się po prostu nie zmienia oleju z filtrami. Gdyby podeszli do tego tak jak w DSG, że co te 60 tysięcy zmień olej z filtrem, no to wyglądałoby to też znacznie inaczej. No i to, mogę Ci pokazać ten jeden na przykład pakiet tarcz. To mamy taki obraz, że tu od strony skrajnej te tarcze najczęściej zawsze podbiera tą pierwszą tarczę. Widać jak to jest, no, to widać, jak to jest podjechane. Czemu to się tak dzieje? Ponieważ jak ktoś butuje i mamy włożony taki pakiet tarcz i on jest zapięty pierścieniem, to w momencie, kiedy dostaje skrzynia dużego ciśnienia, to ten talerz, ta zamykająca tarczka, ona się przytrzymuje tutaj tym pierścieniem Segera, tym pierścieniem od tej strony ona się przytrzymuje, a cała taczka się wygina i nie doszczelnia tego. Więc po tym, po pierwsze można stwierdzić, że lekko nie miała ta skrzynia biegów i była butowana. Po drugie, że jakby te tarcze, one są zużyte. Z rzeczy, które jeszcze pokazywałem Ci, to jest ten wałek główny przez całą skrzynię i panewki, które pracują w tych miejscach. A to było widać, że odciśnięte są mocno. No odciśnięte, ale zobacz jak są przegrzane, widzisz? Dokładnie. Widzisz jak to jest kolorystycznie? Tak jak Ci mówiłem, to ten wałek on nie dostał tyle po tyłku, co się po prostu przykleiła się ta panewka, bo panewki są osiężne i no i te panewki one po prostu dostały po tyłku. Czekaj, nie wiem czy tak, o tu może Ci pokażę. No to widać. Widać. Więc nie tylko my mieliśmy problemy z remontem silnika, w sumie to cały czas drążymy temat tej naprawy silnika. Widzicie, że skrzynia biegów też lekko nie miała, czyli reasumując, to auto było no
mocno eksploatowane i w sumie były pomijane pewnie wszystkie wymiany olejów i filtrów. Ktoś po prostu miał to tylko do jeżdżenia, no i zlewał serwisy w tym samochodzie. Z awaryjnych jeszcze rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, to jest ta planetarka. I tak tylko ona pada w każdej jednej 8HP45 w tych słabszych skrzyniach, tak w tych trochę rzadziej, to już musi być naprawdę wykatowany samochód, żeby padała, to jest korpus takiej planetarki aluminiowy. Wiadomo, że większość, dużo elementów jest w tej skrzyni aluminiowej tylko po to, żeby oszczędzić na wadze i na cenie. Natomiast koła, no i czpienie są stalowe. I teraz nie wychuszcza się sam czpień, tylko zużywa się, wyklepuje się w tych miejscach aluminium. Tutaj się już ten czpień kręci, ale nie jest jeszcze na tyle wybity, żeby było już to tragedią. I w momencie, jak się ten czpień wybije w korpusie aluminiowym, a mówię, a w tej mniejszej skrzyni ta ścianka tutaj jest dużo mniejsza i przez to szybciej się wybija, no to koło się kosi. Jak koło się kosi, to słyszymy nawet w ostatnim filmie, to możecie sobie zobaczyć o BMW 530, że jak włączyliśmy wsteczny i cofaliśmy, i nagrywałem z kokpitu, to było słychać takie gwizdanie charakterystyczne. To właśnie z tej planetarki idzie, że ona się wtedy, te koło przestawia się i wiemy już na 100%, że jest ta planetarka zużyta. No co, w tej skrzyni, no to ja będę chciał wymienić na pewno wszystkie tarcze, na pewno wszystkie panewki, komplet uszczelnień, czyli wszystkie uszczelnienia, tłoki na pewno poszłyby nowe. No i przede wszystkim sterownik. No sterownik, no to już jest dłuższa bajka, bo musimy go rozebrać. Po pierwsze wymyć go całego, sprawdzić na pompie próżniowej po kolei wszystkie sekcje, które mają niskie ciśnienie, porozwiercać te kanały i potem wrzucić na hydratesta i na hydrateście będziemy widzieli, czy ten sterownik chodzi poprawnie, czy możemy taki wydawać, nie? Więc jest troszeczkę z tym zabawy, na pewno to nie da rady zrobić tego na poczekaniu. No nie powiedzieliśmy jeszcze o tych dwóch koszach, które tu sobie odłożyliśmy na bok. To są takie dwa kosze, które są odpowiedzialne za najczęstszą pracę zapinania poszczególnych biegów, ponieważ najczęściej one są przypinane. I korpus od tego kosza jest aluminiowy niestety, natomiast tarcze i przekładki są ze stali. I teraz jeżeli przekładka, ona tutaj pracuje, tu są tarcze, na końcu jest zamknięte to tłokiem w ten sposób, to ta tarcza pracując i dostając duże obciążenie, ona klepie. No wiadomo, stal wytrzyma, aluminium nie wytrzyma i tu już widzimy takie podtarcie, które jest no widoczne. I teraz czasem zdarza się tak, że od tego uderzenia ta tarcza, ona dochodzi dotąd i wtedy pęka ten kawałek, no i od razu wchodzi samochód w tryb awaryjny i jest koniec jazdy. A czasem jest tak, że to po prostu jest wyklepane. Jak ja bym teraz złożył na tym starym koszu, a skrzynia, ona ma jakiś zakres adaptowania się. I teraz, czyli doda sobie jakieś ciśnienie, żeby dopiąć jeszcze bardziej kosz, żeby to płynnie jeździło. Natomiast jeżeli to się wyklepie jeszcze bardziej, no to dochodzi do ściany i na przykład ona może dopiąć tam 750 milibarów ciśnienia więcej i to jest koniec. Dalej punkt adaptacyjny już się nie będzie adaptował. To potem zaczyna skrzynia szarpać, aż się rozleci, nie? No i te kosze, tak jak ci mówiłem, one najbardziej dostały po tyłku, no to widzimy, jak te tarcze są poprzebarwiane. To jest węgiel, nie? No widać. No. Tak samo te tłoki. Te tłoki lubią na przykład jeszcze tu pękać w tym miejscu ze zmęczenia, ponieważ on cały czas jak obciąża i dopina tą tarczę, no to się zmęczy w końcu i pęka. No ta guma, normalnie tą gumę bym mógł bez problemu, bo to jest taka mięciutka guma do naciskania, no to tutaj jest, no nie da się tego powiedzieć, ale jest to twarde, no i to nie będzie już tak trzymało, jak powinno trzymać. Więc tłoki, no to są elementy metalowo-gumowe. Zawsze przy remontach to robimy, wymieniamy wszystkie elementy metalowo-gumowe. Tym bardziej, że tu widzimy znowu krawędź, czyli on też tu jest wyklepany, tak jak to on tu pracuje, to w tym miejscu jest wyklepany. No i wiadomo, że on tutaj pracuje na o-ringu, ale ten o-ring nie doszczelni tak, jak powinien, no bo tu już jest luz na tym wszystkim, więc wymieniamy te rzeczy i najczęściej to też wymieniamy na oryginały, ponieważ oryginały ZF-a nie są aż takie drogie przy tych skrzyniach, więc nie opłaca się jakby kombinować na zamiennikach.
Reasumując, widzicie sami, że to jest bardzo dużo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś się za to zabiera, kto nie zna tych standardowych usterek, to może coś tam połowicznie naprawić, a jeżeli nie wymieni jakichś tam innych elementów, które też są konieczne, no to potem i tak dojdzie do jakiejś awarii i macie robotę tak naprawdę od nowa. No my jeszcze będziemy, jak będziemy rozbierali sterownik hydrauliczny, to też jakieś nagramy materiały, to jest za długi proces, żebyśmy teraz to mieli rozbierać. Ale więc dogramy to do tego filmu mniej wtedy. Mniej więcej powiem jakieś tam zajawki w trakcie, pewnie to i tak saga będzie ten film. Mm-hmm. Z kilku odcinków się będzie składała. No dokładnie. Więc teraz to w sumie już przechodzimy do końca, bo wszystkie części od A do Z wam pokazaliśmy. To rozebranie skrzyni poszło naprawdę sprawnie, a mnie dzisiaj też gonią terminy, więc zapytamy się teraz, jakie będą następne kroki odnośnie regeneracji tej skrzyni. Przewidywany odbiór, domyślam się, że to nie będzie na jutro. Nie, na pojutrze. No, to fajnie. A rachunek to tam pocztą, a adres to tam podam zły i będzie dobrze. Nie ma problemu. Słuchaj, no co, plan jest taki, że zamawiamy części do skrzyni, bo ze skrzyni już wiemy, co jest pouszkadzane i pozamawiamy te części, będziemy przygotowywali do składania, a ja się zabieram za sterownik. Sterownik muszę rozebrać, muszę go wymyć, muszę sprawdzić podciśnieniowo, potem go złożyć i potem wrzucić go na hydratesta i na hydrateście będę wiedział, co jest do porozwiercania i czy tam wcześniej porozwiercam i przetestuję go na hydrateście. W każdym razie no najwięcej czasu schodzi ze sterownikiem, ponieważ tu mamy jakby wypracowane to wszystko i to można powiedzieć, że to dosyć mechanicznie idzie, to ustawianie luzów wszystkich, tak praca sama na samym sterowniku to jest taka dłubaninka. Moi drodzy, ja lecę, bo jeszcze muszę dzisiaj odebrać części, żebym w sobotę miał co robić, mianowicie będę jeszcze składał rożąc w naszej audycji, więc to też zobaczycie na filmie. My tutaj zostawiamy skrzynię w bardzo dobrych rękach i na tym kończymy ten odcinek, a z reszta prac, które tutaj były przy jakichś sterownikach czy coś, to podejrzewam, że dogramy dziś środek filmu, więc ja się z wami żegnam i do następnego odcinka, do zobaczyska, cześć i nie zapomnijcie, żeby wbić na kanał automatycznie. Swoją drogą spójrzcie, co mój tata ode mnie wziął. Mówi, Peter, została ci jakaś kamerka? Mówię, ostatnia. Tata mówi, dawaj, bo miałem dzisiaj taką dziwną sytuację na drodze, że teraz sam potrzebuję. Ale znacie mojego tatę, jego jest ciężko w ogóle na coś namówić, czy mu coś nowego pokazać, więc to, że tutaj ta kamerka wisi, to ja sam w to nie wierzę. Swoją drogą znajdziecie u mnie w opisie link do mega rabatu i za taką cenę jak z mojego linku, to takiej kamerki nigdzie nie dostaniecie, więc gorąco polecam na zakończenie tego materiału, a ja właśnie szukam śrub do Dawida samochodu, bo tutaj są aluminiowe, a ja szukam jakichś stalowych, żeby tu mu porządnie to zrobić, ale już jestem chyba w piątym punkcie i nikt nie ma śruby M7, wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy jeszcze będę gdzieś na internecie szukał, nie mam pomysłu już.